dobre barwy. Pożyczenie roweru jest bardzo intuicyjne, może przebiegać na dwa sposoby. Możemy logować się na stronie internetowej, zakładając konto, dokonując rejestracji, wpłaty, następnie czekając na aktywację konta, bądź drugi sposób rejestracji przy terminalu. I ten sposób chcielibyśmy teraz tutaj pokazać, jest on bardziej taki impulsowy w momencie, kiedy będąc w mieście chcemy wypożyczyć rower, możemy podejść bezpośrednio do terminala, za pomocą kilku identyfikatorów zalogować się. Najlepszym jest numer telefonu. Ania pokaże tutaj, jak można logować się teraz do systemu, będąc bezpośrednio przy terminalu. Jeszcze cyfrowy, to nie do kasy. To nie to. Działa!